Tak jak obiecywałem, kolejne filmy z narzędzi. Dziś skupimy się na tych narzędziach i akcesoriach, które teraz tutaj widnieją na ekranie. Jest naprawdę tutaj niezły miks tych narzędzi, ale tak jak mówiłem, wybieram narzędzia i akcesoria, które są najczęściej używane w gabinetach, są najbardziej popularne. A do oglądania narzędzi specjalistycznych to w swoim czasie na pewno będziemy przechodzić. Poza tym i tak większość pytań na egzaminach zawodowych, jeżeli już się zdarza z narzędzi, to też zazwyczaj dotyczą takich narzędzi typowych w codziennej pracy każdego gabinetu, a nie narzędzi używanych sporadycznie raz na pół roku. Trochę tych narzędzi jest. Chciałbym też, żeby te moje filmy nie przekraczały raczej 20 minut, ponieważ jak się rozgadam na pół godziny, 40 minut, czy nawet i dłużej, to nie do końca ma sens. Dlatego być może ten film podzielę sobie na dwie części. Zobaczymy, jak długo zejdzie mi omówienie tych narzędzi. I może zaczniemy sobie od lewej strony, czyli tych akcesoriów i narzędzi, które sobie tutaj zebrałem. No i może na początek od najbardziej pospolitych akcesoriów. Tutaj mam cztery końcóweczki, które służą do odciągania wody i śliny z jamy ustnej pacjenta podczas pracy. Także też i innych płynów, jak na przykład krew, a nawet zbierania jakichś bardziej stałych resztek, jak resztki zęba, kości czy innych tkanek jamy ustnej. Końcóweczka, którą teraz trzymam w ręku, to nic innego jak zwykły, pospolity ślinociąg. Troszeczkę przybliżymy sobie. Jest to zwykły, pospolity ślinociąg, akcesorium absolutnie jednorazowego użytku i służy do zbierania tylko i wyłącznie śliny z jamy ustnej pacjenta. Do zbierania nadmiaru wody ta końcówka, no i tak jak ślinociąg, do której podpinamy tę końcówkę, w ogóle się nie nadaje. Co należy o tym wiedzieć? W zasadzie nie za wiele. Po każdym pacjencie oczywiście taka końcówka jest wyrzucana do worka czerwonego. Jest to absolutnie jednorazowa rzecz. Jest to zwykły kawałek jakiegoś plastiku bądź też jakiejś gumy. Nie wiem w zasadzie co to jest, raczej jakiś plastik, w który został wtopiony kawałek druciku na całej długości. Dzięki temu taką końcówkę możemy wygiąć i zachowa ona ten wygięty kształt. Ma także końcóweczkę. Tę końcóweczkę można zdjąć, a ta końcóweczka jest tutaj po to, żeby do ślinociągu nie wpadały jakieś większe, twarde fragmenty materiałów, zębów czy innych tkanek, żeby po prostu nam się nie zapychał. Czasami podczas dość intensywnego zabiegu w jamie ustnej istnieje możliwość, że ślinociąg przestanie nam, że tak powiem, wciągać ślinę. Jest to spowodowane, jeżeli nie mówimy oczywiście o awarii całkowitej takiego ślinociągu przy unicie, to zazwyczaj jest to spowodowane tym, że właśnie w okolicy tego łebka zebrało się bardzo dużo jakichś stałych, twardych elementów i po prostu pozatykało te drobne otwory, którymi wciąga to ślinę. No wtedy wystarczy albo całą końcówkę ślinociągu wymienić na nową, albo jeżeli ktoś jest mega oszczędny, to może na chwilkę wyjąć ślinociąg i tę końcóweczkę sobie zdjąć. Z tego oczywiście jak na złość nie chcę zejść, ale proszę mi wiedzieć, że tę końcóweczkę można sobie zdjąć i przeczyścić, a w jakieś gorąco upalne dni można końcówkę zdjąć i siorbać sobie swoje karmelowe latte ze Starbucksa. Bo czemu nie? Istotna jest także technika zakładania tego ślinociągu. Bardzo wiele gabinetów zakłada ślinociągi w ten sposób, że zginają je po prostu w taką literę U i umieszczają w jamie ustnej pacjenta. Nie do końca jest to dobre rozwiązanie, bo ten drucik troszeczkę odbija i po paru minutach ten ślinociąg troszeczkę się prostuje i przestaje wciągać ślinę. Zazwyczaj zaleca się umieszczanie ślinociągu w jamie ustnej pacjenta, zaginając końcówkę ślinociągu w tak zwany świński ogonek. Czyli sobie na palcu zawijamy w ten sposób
i tak to jest umieszczane w jamie ustnej pacjenta. Tutaj wchodzi kącik ust, mniej więcej warki, tak, policzek, a tym możemy sobie wysterować, gdzie ma celować ślinociąg i skąd zbierać. W zależności, w którą stronę będziemy zaginać podczas takiego przygotowania tej końcówki, no to możemy ustawić to na lewą albo prawą stronę pacjenta, ale to już bardziej trzeba osobiście to przetrenować. Kolejną końcówką są te trzy końcóweczki. Wszystkie one to nic innego jak końcówki do ssaka, czyli większego, starszego brata ślinociągu. I ssaki służą do tego, żeby odsysać nadmiar wody, która jest produkowana podczas zabiegu, krwi i tkanek twardych. Dlaczego mamy trzy końcówki? One mają trzy jakby zastosowania. Znaczy oczywiście każda robi, że tak powiem, to samo, tylko że troszeczkę na inną skalę i każda jest przydatna w trochę innych zabiegach. I na ten przykład może od tych dwóch. Niebieska końcówka, którą teraz trzymam, to jest chyba najbardziej typowa końcówka ssaka, jaka tylko może być. Zakładana na sam ssak, jest zrobiona ze sztywnego, twardego plastiku i posiada tutaj, jak widzimy, otwór, którym wszystko wciąga. Ten otwór jest dość charakterystyczny, bo jest zrobiony pod pewnym kątem. U spodu ma taką płaską łapkę. No i cóż, no i asystujemy, zbierając nadmiar wody i innych rzeczy w jamie ustnej pacjenta. Po co to jest? Po co jest taka budowa tego ślinociągu, znaczy tego ssaka? Po to, że możemy sobie dzięki temu przyłożyć tę końcówkę do jakiejś miękkiej tkanki w ten sposób i nie istnieje ryzyko, że tę tkankę zaściemy. Systemy ssące, ssaki mają już bardzo potężną moc i generalnie gdybyśmy złapali miękką tkankę pacjenta końcówką ssaka w ten sposób, na przykład przyssali się, to istnieje ryzyko powstania tak zwanej odmy, czyli po prostu oderwiemy tą miękką tkankę od kości i powstaje nam taki bąbel, taka zwisająca tkanka, bardzo bolesna i długo się to leczy, a może się w skrajnych przypadkach to nawet przerodzić w jakąś wręcz martwicę tej tkanki, czy inne patologie już o bardziej jeszcze skomplikowanym przebiegu. Istnieje taka zasada, że kiedy nawet się komuś by zdarzyło, że ssak się przyssie do tej tkanki, no bo jesteśmy tylko ludźmi, to pamiętajcie, póki ssak chodzi, nie próbujmy tego oderwać, bo wtedy prawdopodobnie oderwiemy razem z kawałkiem dziąsła, czy policzka, albo języka. Dlatego najpierw, jak się przyściemy, trzeba ssak wyłączyć, służy do tego specjalna dźwignia przy samym ssaku i dopiero odrywamy. No ale tak jak mówię, dzięki tej płaskiemu spodu możemy sobie nawet o tak przytulić i wtedy nie istnieje ryzyko, że coś wciągniemy, a możemy zbierać nadmiar płynów z tej okolicy. Tak? Końcówki tego typu do ssaka są końcówkami wielorazowymi, czyli normalnie je wrzucamy do wanienki z roztworem do dezynfekcji, dezynfekujemy, potem myjemy, pakujemy i możemy to w autoklawie sterylizować. Natomiast ta rureczka, bardzo prosta i cieniutka, jest niczym innym jak końcówką ssaka, tylko że jednorazowego użytku. Końcóweczka też jest ścięta pod pewnym kątem, dzięki temu możemy także do jakiejś miękkiej tkanki sobie ten ssak przyłożyć, położyć i on będzie wciągał bez możliwości zasysania miękkiej tkanki. Natomiast różnica jest taka, że jest to końcówka absolutnie jednorazowa, czyli po użytku wyrzucamy do worka czerwonego i zapominamy o niej. No i jeszcze jedna końcóweczka stosowana na ssakach albo tak zwanych szybkich ślinociągach. Jest to końcówka, którą ogółem mówi się na to, że jest to końcówka ssaka, tylko że jest to końcówka chirurgiczna. Jest o wiele cieńsza i dłuższa. W dodatku jeszcze końcówka jest troszeczkę zwężana i ona w porównaniu do tych większych, typowych, może bardziej zachowawczych ssaków, no jest malusieńka, prawda? Dzięki temu podczas pracy przy zabiegach chirurgicznych możemy bardzo precyzyjnie, punktowo zbierać nadmiar krwi, wysięków czy wody.
Dzięki temu nie przeszkadzamy lekarzowi, który tutaj operuje na przykład innymi narzędziami chirurgicznymi, a zapewniamy mu dobrą widoczność i jakąś tam suchość tych tkanek do pracy. Te końcówki do ssaka chirurgicznego można założyć właśnie albo na zwykły ssak, tylko z taką specjalną przelotką z szerokiej dziury na węższą dziurkę, albo do tak zwanego szybkiego ślinociągu, czyli generalnie jest to coś pomiędzy zwykłym ślinociągiem a ssakiem. Trochę węższe, trochę mniejsza moc, ale za to możemy tam montować chociażby ślinociągi albo takie końcóweczki. Czy one są jednorazowe, to już zależy, bo możemy kupić takie końcówki zarówno jednorazowe, jak i wielorazowego użytku. To już zależy od tego, co kupimy, no i to trzeba już sobie doczytać w instrukcji od danego producenta tych końcówek. Aczkolwiek przy chirurgii, przy zabiegach chirurgicznych, jeżeli cokolwiek ma kontakt z tkanką podczas zabiegu, to zazwyczaj zaleca się, żeby takie rzeczy były jednorazowe. No ale jeżeli producent przewidział, że można sterylizować, no to błędem oczywiście nie jest, kiedy to zdezynfekujemy, umyjemy i wysterylizujemy. To tyle, jeżeli chodzi o te końcóweczki do systemów ssących. No i dalej kolejne może jakieś mniejsze akcesoria. Może to. Bardzo częste spotykane rzeczy w gabinetach stomatologicznych. Może najpierw to. To jest uchwyt na różnego rodzaju mikrobrasze i pędzelki do nakładania systemów wiążących, czyli bondów, albo na przykład lakierów fluorowych czy innych. Te końcóweczki są wielorazowego użytku, natomiast ich się zazwyczaj nie sterylizuje. Tutaj są zdania podzielone i też trzeba uważać, co się kupuje. Niektóre tego typu trzymadełka, bo tak na nie po prostu mówimy, są wielorazowego użytku, ale je się jedynie dezynfekuje w roztworze, myje, suszy i tyle. I sobie leżą i mogą być dalej używane. One nie mają kontaktu z krwią czy innymi tkankami pacjenta, więc jest to sytuacja w miarę bezpieczna, że tylko dezynfekcja i mycie wystarcza. Ale też niektórzy producenci produkują tego typu trzymadełka, że można je wrzucić do autoklawu i się nie roztopią, ale to też jest sprawa indywidualna i po prostu musimy sprawdzić, co kupiliśmy. A co w sytuacji, kiedy nie wiemy, w gabinecie leży takich multum albo przyjechały w jakimś pudełku bez instrukcji, bez żadnego opisu, no to wtedy metodą prób i błędów. Zapakujcie taki jeden, wrzućcie do autoklawu i sprawdźcie, czy się roztopi, czy nie. I na przyszłość, jeżeli sterylizują Państwo cokolwiek plastikowego z jakiegoś tworzywa sztucznego i boicie się, że może się roztopić, to zazwyczaj sterylizujemy wtedy na mniejszych programach, czyli w temperaturze 121-124 stopnie. Do tych trzymadełek mamy różnego rodzaju końcówki, ale generalnie występują dwie, mianowicie takie. To są oczywiście rzeczy absolutnie jednorazowe, po użyciu je się wyrzuca. I na ten przykład w mojej prawej ręce posiadam jednorazowy pędzelek do różnego rodzaju lakierów fluorowych, ale też i innych. Jest to taki mikropędzelek, sytuację można porównać do malowania na przykład paznokci, gdzie lakier nakładamy też specjalnym pędzelkiem. No i w sytuacji, kiedy mamy do polakierowania zęby, robi się to właśnie pędzelkami. W lewej ręce natomiast trzymam końcówkę, która jest tak zwanym mikrobraszem. Jest to taka mała, włochata gąbeczka. Sprawdzimy, czy będzie trzymał ostrość. O, taka mała, włochata gąbeczka, która głównie służy do nakładania systemów wiążących, do bondów, kiedy zakładamy wypełnienia. Ale też w praktyce widziałem sytuację, że taką gąbeczką też nakładało się różnego rodzaju roztwory fluoru albo lakiery. Oczywiście tego się nie zaleca wykonywać takimi gąbeczkami, bo lakiery muszą być położone bardzo cieniutką, równą warstewką. A takie gąbeczki tego nie ułatwiają. Tutaj natomiast mam coś, co typowo już nazywa się mikrobraszem. Tak? Mogą być w różnych kolorach, zazwyczaj te kolory mikrobraszy oznaczają wielkość i włochatość tego łebka. To także jest akcesorium absolutnie jednorazowe. No i jak widzimy, to jest jedno i drugie
To jest prawie że to samo. No i to służy do nakładania systemów wiążących. Na przykład takich. Tutaj mam taki przykładowy, tani, ale jednak prawdziwy bond i nakładamy na to akcesorium. To zależy od lekarza, jaki typ pracy woli. Niektórzy lekarze proszą o to, żeby to właśnie asystentka przełożyła kropelkę na mikrobrasz i podajemy mikrobrasz lekarzowi, który sobie dalej to rozprowadza na zębie. Albo przekładamy system wiążący na specjalne miejsce w tacce stomatologicznej i lekarz sam sobie pobiera taki mikrobrasz, znaczy taki system wiążący mikrobraszem. To już zależy indywidualnie od tego, co lekarz preferuje. Ale też generalnie zaleca się zgodnie z procedurami, żeby system wiążący przelewać bezpośrednio do specjalnego kieliszka albo do miejsca na tacce stomatologicznej. Z tego względu, że w momencie, kiedy przekładamy bezpośrednio z butelki na mikrobrasz, dochodzi do kontaktu butelki z mikrobraszem. I proszę sobie wyobrazić sytuację, że lekarz podaje system wiążący sobie na mikrobrasz, smaruje ubytek pod wypełnienie i musi jeszcze tego systemu dołożyć i znowu już z tym skażonym mikrobraszem dotyka butelki z bondem. No i wtedy kolejni pacjenci zarażają się od na przykład takiej buteleczki. Ryzyko może i małe, ale jednak jest. Zależy, jaką chorobę się ewentualnie przenosi. Jeżeli chodzi o trzymadełka wielorazowe, to po prostu tego typu sprzęcik nakładamy do środka i mamy taką sytuację. Po użyciu to się wyjmuje, to wyrzuca, a to trafia do dezynfekcji. Tak samo z jednorazowym pędzelkiem. To w szczególności dla higienistek. Pamiętajcie, że lakiery nakłada się pędzelkami, niczym innym, żadnymi mikrobraszami. Spróbujcie w domu, szczególnie to do pań kieruję. Pomalujcie sobie paznokcie jakimś lakierem przy użyciu gąbki. Zobaczymy, jak wam wyjdzie. A lakier musi być położony równo i cieniutko. Po użyciu wyrzucamy wszystko do czerwonego, a to trafia do dezynfekcji. Tutaj mam jeszcze takie jedno małe akcesorium, a raczej narzędzie, o którym trzeba powiedzieć. Tego typu, no, łapostrość. Tego typu krążki nazywamy sofleksami. Natomiast soflex to jest nazwa handlowa i dotyczy produktów jednej marki, chodzi o firmę 3M, ale jest to chyba najpopularniejsza marka. Ale pamiętajcie, że takie krążki ścierne do polerowania mogą być różnych firm. Mówimy na to po prostu potocznie sofleksy, tak jak na każde buty sportowe mówimy Adidasy. One mogą mieć różny kolor. Różny kolor oznacza różną ścieralność. Zakłada się je na kątnice mikrosilnikowe za pomocą takich specjalnych uchwytów, które nazywamy mandrylkami. Niestety nie mam, bo wszystkie zgubiłem. Osoby, które pracują w gabinecie, wiedzą, co to za ból. I one służą do na przykład wygładzania, docinania wypełnień w przestrzeniach międzyzębowych. No, są bardzo cieniutkie, jak widać. Są w zasadzie papierem ściernym i wystarczy je umieścić między ząbkami, gdzie możemy docinać sobie, polerować tam wypełnienia. Oczywiście na innych powierzchniach też możemy, tam gdzie się tym dostaniemy, tam możemy tym pracować. Najpopularniejsze są właśnie tego typu sofleksy w takim kolorze ceglastym, cegłowym. Tak to potocznie mówimy na to. Ok, jaki mamy czas? 20 minut. To może jeszcze o jednej rzeczy w tym filmiku. Tutaj w takim opakowaniu jest nic innego jak zwykła taśma ścierna. Taśmy ścierne służą głównie do docinania wypełnień w przestrzeniach międzyzębowych, ale także mogą niektóre taśmy służyć do zdejmowania kamienia w przestrzeniach międzyzębowych, ale zazwyczaj są to takie specjalne metalowe perforowane taśmy. Tasiemki oczywiście mogą mieć różną grubość,
oraz różną ścieralność. Mogą być też wykonane z różnych materiałów. Ta na przykład jest taśmą poliestrową, co oznacza, że jest wykonana z takiego przypominającego papier tworzywa. Z jednej strony jest ścierna, z drugiej strony jest absolutnie gładka. Może będzie to widać, jak ona odbija o światło. Wyciągamy sobie pas odpowiedniej długości pasek z takiego opakowania i tutaj zazwyczaj znajduje się jakiś nożyk, tylko właśnie. Czemu ja tutaj nie mam takiego nożyka? Pewnie odpadł, jak znam życie, ale wystarczy sobie to przytrzymać i może da się to urwać. Nie, niestety nie da się urwać. Poliester jednak wytrzymuje. Dobrze, możemy też kupować takie paski już pocięte, na przykład na odcinki 15-centymetrowe. Mogą być z różnego materiału. Mogą być właśnie takie poliestrowe jak ten. Też mówimy na nie czasami papierowe, nie wiem czemu. Możemy mieć paski ścierne z takiego typowego papieru ściernego dosłownie, z takiego bardzo podobnego materiału. I możemy mieć też paski ścierne metalowe. I każdy z tych trzech rodzajów pasków będzie miał różną ścieralność. Małą, średnią, dużą. No to już zależy od lekarza, czego potrzebuje do pracy. Dobrze, na tę chwilę tutaj zakończę ten film, żeby nie było naraz za dużo rzeczy. A w następnym filmie pozostałe narzędzia sobie omówimy.